go. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Antidotum. Amen. Dzień dobry. Witajcie dzisiaj środa, kolejny dzień ze Słowem. I dzisiaj jest piękne słowo, takie pokazujące Boga bliskiego, Boga, który słucha, Boga, który jest jedynym rozwiązaniem. I ja lubię takie fragmenty, które też w jakiś sposób mnie prostują i formują i oczyszczają. I to lubię w słowie. Kocham to. Pierwsze czytanie dzisiaj mamy z Księgi Tobiasza, 3 rozdział. Modlitwa Tobiasza i Sary. I to jest przepiękny fragment. W ogóle polecam wam zgłębienie tej historii Tobiasza i Sary, tego młodego Tobiasza i Sary. Oczywiście też historii jego ojca, Tobiasza. I to przepiękne prowadzenie Boże w tej rodzinie, w tych relacjach. Też to, jak Bóg ma wpływ na naszą przyszłość, to jest naprawdę niesamowite. Ta księga też pokazuje, że cała przyszłość należy do Boga. Przyszłość naszego życia. Dobrze, no to zaczynam. Ja, Tobiasz, zasmuciłem się, wzdychałem i płakałem i zacząłem wśród westchnień tak się modlić. Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą. Ty sądzisz świat, a teraz, o Panie, wspomnij na mnie. Wejrzyj, nie karz mnie za grzechy moje, ani za zapomnienia moje i moich przodków, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, a Ty wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko i na szyderstwa i na wzgardę u wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś. Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonane na mnie za moje grzechy, ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań, ani nie chodziliśmy w prawdzie przed Tobą. Teraz więc uczyń ze mną według Twego upodobania. Pozwól duchowi mojemu opuścić mnie. Chcę odejść z powierzchni ziemi i stać się znowu ziemią, ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie. Albowiem słuchać muszę wyrzutów niesłusznych i ogarnia mnie wielka boleść. Panie, rozkaż, niech będę uwolniony od tej niedoli. Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu. Nie odwracaj Twego oblicza ode mnie. Panie, ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli mojego życia i słuchać szyderstw. Tego dnia Sara, córka Raguela z Ekbatany w Medii, również usłyszała słowa obelgi od jednej ze służących swojego ojca, że była ona wydana za 7 mężów, których zabił zły duch Asmodeusz, zanim byli razem z nią, jak to jest przeznaczone żoną. Służąca mówiła do niej: to ty zabijasz swoich mężów, oto już za 7 byłaś wydana i od żadnego nie otrzymałaś imienia. Dlaczego nas dręczysz z powodu twych mężów, dlatego że pomarli? Odejdź zatem z nimi, abyśmy już nigdy nie zobaczyli twego syna ani córki. Tego dnia była ona bardzo zmartwiona i zaczęła płakać. Poszła do górnej izby swojego ojca, chcąc się powiesić. Jednak zaraz opamiętała się i rzekła: niechaj nie szydzą z mego ojca, mówiąc do niego: miałeś jedną umiłowaną córkę i ona z powodu nieszczęść się powiesiła. Nie mogę w smutku doprowadzać do otchłani starości ojca mego. Lepiej dla mnie będzie nie wieszać się, lecz błagać Pana o śmierć, aby mnie wysłuchiwała więcej obelg w moim życiu. I wówczas, wyciągnąwszy ramiona ku oknu, modliła się. I tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu Boga i został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje. Te czytania są bardzo smutne. To jest naprawdę historia dwojga ludzi, którzy przeżywają w swoim życiu ogromne cierpienie, smutek, do tego stopnia, że chcą, aby Bóg pozbawił ich życia. No wyobraźcie sobie, jaka to może być, jaki to musi być moment straszny w życiu człowieka, kiedy on chce zrezygnować z życia. Tu walczymy o życie, walczymy o zdrowie,
A tutaj mamy dzisiaj, zderzamy się z dwójką osób, które tego nie chcą, które mówią, Boże, zabierz mi życie. I cudna, naprawdę jest dalej cudna ta historia. To, co mnie dzisiaj dotyka, to Bóg wysłuchał ich modlitwę. Zobaczcie, że ostatnie dwa zdania i tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu. I został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje. I popatrzcie na to słowo dzisiaj też może właśnie w taki sposób. Tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana. Ci ludzie się nie znali, byli w zupełnie innych miejscach. Jest to dla mnie kolejny dowód na to, że Bóg właśnie cały czas słucha. Cały czas. Cały czas. Czy ty jesteś, mieszkasz, nie wiem, w Radomiu, czy mieszkasz w Krakowie, czy w Gdańsku, czy na Helu, czy w Rzeszowie, to kiedy mówisz do Boga, to Bóg słucha twojej modlitwy zawsze i wszędzie, gdzie jesteś. Naprawdę. To jest tak niesamowite. Ja mam teraz taki dobry czas doświadczania właśnie tego, że Bóg cały czas słucha tego, co do Niego mówię, o czym do Niego mówię. To się dzieje cały czas. Wiecie, chodzę w modlitwie. Wstaję rano i od razu chodzę cały dzień w modlitwie. Czy robię śniadanie, czy piję kawę, czy wiadomo, jak mam czas modlitwy osobistej, to jest to ten oczywisty czas. Ale potem, kiedy wieszam pranie, kiedy jadę z Samkiem na zajęcia, czy jadę w jakieś inne miejsca, cokolwiek robię, jestem cały czas w tej modlitwie, jestem cały czas w tej Bożej obecności i mówię do Boga o wszystkim, co jest we mnie. I dzisiaj to słowo też tak pięknie pokazuje, że Bóg ciebie słyszy i Bóg ciebie słucha tego, co ty naprawdę do Niego mówisz. Cudne tutaj jest to, że właśnie ta modlitwa została wysłuchana. Ta modlitwa została wysłuchana i pomyślelibyśmy, no tak, została wysłuchana i oni umarli. Nie. Właśnie nie. Bo Bóg słucha naszych modlitw i od razu ma rozwiązanie. Ma rozwiązanie, kiedy mówimy o naszych problemach i kłopotach. Po ludzku można się tak jakby rzucić z tego okna, tak jak chciała zrobić to Sara. Nie, ona chciała się powiesić. Przepraszam. I to było jej rozwiązanie. Rozwiązaniem dla Tobiasza też było pozbawienie go życia. I dla Sary oczywiście też ona potem prosiła o to Boga, a Bóg znalazł rozwiązanie i został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje. Bóg dokładnie wie, że każde cierpienie nas rani, że jest pewną chorobą, z której i taką raną w nas, z której Bóg chce nas leczyć. I dalej, jeżeli sobie poczytacie historię Tobiasza i Sary, przyszli naprawdę taką drogę do tego, żeby zostać uleczeni. Był to taki proces w ich życiu, przepiękny, bo prowadzony przez Boga. Dla mnie to jest dzisiaj taka zachęta, żeby na pewno, na 100% codziennie poddawać się Bogu. Nie szukać po swojemu rozwiązań, tylko naprawdę posłuchać i wejść w te rozwiązania, które ma Bóg. No one są oczywiście w Słowie. Naprawdę w Słowie są te rozwiązania. I w Słowie poznajemy Boga, Jego sposób działania. No i idźmy też gdzieś za tym. Dzisiaj dla mnie jest to takie zaproszenie, żeby właśnie iść za tym. Choć może ktoś z Was był w takiej właśnie sytuacji, w takiej ogromnej ciemności, w takim ogromnym nieszczęściu. I ja wczoraj nie zrobiłam, byłam wczoraj tam z Samuelem na egzaminach kolejnych i wracaliśmy do domu koło targu. Chciałam kupić truskawki i zobaczyłam kobietę, która była pochylona do ziemi. No i tam żebrała, tak? Ja wróciłam się do niej. Zanim dała mi te pieniądze, to zaczęłam z nią rozmawiać, choć nie bardzo chciała rozmawiać, była tak jakoś zastraszona, tak zamknięta, ale zaczęłam się nad nią modlić. Zaczęłam się nad nią modlić. I dzisiaj rano też Pan Bóg mi ją dzisiaj pokazał.
jeszcze nie wiedziałam, jakie są słowa na dzisiaj, ale pierwsze, co jak otworzyłam oczy, zobaczyłam tę kobietę w sercu i zaczęłam się o nią modlić, żeby Bóg ją właśnie podniósł. Starsza, naprawdę starsza pani, babuleńka. I ona na kolanach tak siedziała i głowę miała do ziemi. To było tak smutne, jak ją zobaczyłam. Bardzo smutne, że w takim momencie swojego życia jest w takim właśnie miejscu. Dla mnie to było bardzo smutne, ale zaczęłam się o nią modlić i ja też wiem, że Bóg znajdzie dla niej piękne rozwiązanie i podniesie jej głowę. I Bóg zna, bo Bóg wie, jak rozwiązać każdy też jej problem. Może ty dzisiaj też masz taki moment w swoim życiu, że jesteś twarzą do ziemi, że po prostu tak cię wszystko już przygniotło, że jesteś do tej ziemi, ale Bóg dzisiaj naprawdę znajduje rozwiązanie. I psalm też dzisiaj też jest taką odpowiedzią, psalm 25. Przepiękny psalm takiego człowieka, który codziennie mówi: Boże, ufam Tobie. Ufam Tobie, po prostu ufam w tym, co teraz jest, ufam w tym, co teraz przechodzę, ale idę do Ciebie, moje serce jest zwrócone na Ciebie, moje myślenie jest zwrócone na Ciebie. No i psalm brzmi tak. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony. Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę, idąc za marnością. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze. Uczy ubogich dróg swoich. Chwała Panu. Uczy ubogich dróg swoich. Pomaga pokornym czynić dobrze. Wskazuje drogę grzesznikom. Znajduje znowu rozwiązanie, ale też pokazuje i uczy nas, jak żyć. Wiecie, to jest takie cudowne dla mnie w Bogu. Jak ja zbłądzę, zgrzeszę, wykażę się słabością przed Bogiem, ulegnę jakiejś pokusie, dużej, małej, nieistotne. Właśnie jest to dla Boga nieistotne. Istotą dla Boga jest człowiek i Bóg znajdzie wszystko, każdy sposób, żeby wyprowadzić cię z wszelkiej ciemności, z wszelkiego lęku, niepokoju, z wszelkiego braku, właśnie do pełni, bo Bóg jest dobry i Bóg jest wspaniały i Bóg daje i prowadzi i myśli i patrzy i słucha i podnosi, i buduje cały czas jest w działaniu, w twórczym i stwórczym działaniu w Twoim życiu. Co jest może tutaj takim rozwiązaniem na to, żeby też być w tym miejscu, no to to, co dzisiaj mnie też uderza, no to z tego psalmu, to Tobie ufam, Boże. Tobie ufam, tak? Jezu, ufam Tobie. Ale nie, że Ty wszystko zrobisz i będzie sukces, ale ja po prostu we wszystkim Tobie ufam. Kiedy to będzie, jak to będzie, przez kogo, czy przez sytuację. Ja po prostu Tobie ufam. Nawet jeżeli to się będzie mijać z moim wyobrażeniem rozwiązania danego problemu, albo będzie mnie całkowicie to przekraczać, to ja Tobie ufam. Ja Tobie ufam, Panie. Bo do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę i wiem, że Ty jesteś skałą mojego życia. Po prostu Bóg jest skałą dla mnie. I jest tak dobry i wspaniały. I dzisiaj moja modlitwa też z tego psalmu jest taka: daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Bo ja wiem, Panie, że Twoje drogi i Twoje ścieżki są właściwe dla mnie, dla mojego życia, dla całej mojej przyszłości. W każdym momencie mojego życia. Wspaniałe jest to słowo, naprawdę. Tak bardzo też spotyka się z tym pierwszym czytaniem.
że Bóg słucha i wysłuchuje i daje rozwiązania. I dzisiejsza aklamacja z Ewangelii Jana z 11 rozdziału. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. No, temat nam się też bardzo mocno wyłania. Życie. Życie. Dzisiejsze słowo pokazuje, że Bóg chce życia. Bóg nie chce śmierci. I to samo jest w czytaniu pierwszym i w czytaniu drugim, w psalmie, przepraszam. I teraz aklamacja jasno to odsłania, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I może dzisiaj jesteś w jakimś też grobie swojego życia. To właśnie dzisiaj tam ogłaszaj to zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ogłoś właśnie dzisiaj to w tym miejscu twojego grobu, że ja nie wybieram śmierci, że ja wybieram życie w Jezusie, że ja wybieram życie, bo Bóg zawsze wybiera życie. Bóg jest miłośnikiem życia, Bóg jest dawcą życia. Właśnie zobaczcie, Sara i Tobiasz prosili o śmierć, a Bóg dał im życie. I to jakie życie, kiedy dalej poczytacie tę historię. Naprawdę niesamowite to, jak Bóg to wymyślił, bo On jest życie. Bóg, życiem. Bóg zawsze będzie za życiem. Zawsze. Nie chce śmierci. Śmierć nie pochodzi od Boga. Bóg jest miłośnikiem życia i jest dawcą życia. To ta druga strona. Diabeł zabiera nam życie. Diabeł nas uśmierca. Diabeł chce wprowadzać śmierć w nasze serca, w nasze myślenie, w nasze relacje, w nasze rodziny, w nasze działania, w naszą pracę. To On. A Bóg jest dawcą życia i miłośnikiem życia. I tylko On jest zmartwychwstaniem i jest prawdziwym życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Amen. Alleluja. Ewangelia Marka, 12 rozdział dzisiaj. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i pytali Go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żona, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I 7 ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo 7 miało ją za żonę. Jezus im rzekł, czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście o księdze w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego, ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Jesteście w wielkim błędzie. I ja to też, wiecie, biorę do siebie, kiedy różne myśli przychodzą mi do głowy, że mogę być właśnie w bardzo wielkim błędzie, dlatego, żeby jednak być w tym dobrym miejscu, to Jezus wskazuje to miejsce. Jezus wskazuje to miejsce. Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Czy właśnie ja nie jestem w błędzie, ponieważ nie rozumiem słowa i mocy Bożej? I mocy Bożej. To wtedy, to jest, kiedy nie jestem w tym słowie, nie rozumiem go i nie rozumiem mocy Bożej, to naprawdę jestem w miejscu błędnego myślenia. I Boga proszę, Ducha Świętego, dlatego właśnie, zobaczcie, jesteśmy już po świętowaniu Pięćdziesiątnicy, Bóg dał nam swojego Ducha, aby ten Duch o wszystkim nas pouczył. I ty możesz dzisiaj, no jestem w wielkim błędzie, kurczę, co ja teraz mam zrobić, to jestem w wielkim błędzie, co ja teraz mam zrobić? Proś Ducha Świętego, sama tego nie wymyślisz. Naprawdę, bo to Duch wszystkim nas poucza. Duch przenika głębokości Boga samego. Więc proś dzisiaj Ducha o to, żeby ci wszystko wytłumaczył.
o to, żeby ci pokazał to słowo, o to, żeby dał ci rozumienie mocy Bożej. Ale co? Ty też musisz tego chcieć, pragnąć, prosić o to i wierzyć, że to masz. I naprawdę trzeba za tym pójść, puścić się tego światowego myślenia. Naprawdę w to trzeba po prostu trzeba tam wejść w to miejsce. Trzeba tam wejść i zostawić to, co gdzieś świat, jak świat interpretuje rzeczywistość, życie, przyszłość, a wejść w to prawdziwe życie, które ma Bóg w swoim słowie i przez swoją moc. Bóg może uczynić wszystko, jeżeli, zobaczcie, Sara, która nie dość, że tak miała nieszczęśliwe życie, wyszła za mąż, za siedmiu tych mężów, no z żadnym nie była jak mąż z żoną, nie współżyli ze sobą, bo zanim do tego doszło, to zły duch uśmiercał tych mężów, została przeklęta przez tę służącą, prosiła o śmierć, a Bóg znalazł rozwiązanie. Ale ona zwróciła się całkowicie do Boga, tak? Opamiętała się i zwróciła się do Boga. I dzisiaj myślę, że Ewangelia doprowadza nas do takiego miejsca opamiętania się. Okej, możesz powiedzieć, faryzeusze byli w błędzie, ale popatrz też na swoje życie. Czy ty dzisiaj nie jesteś w błędzie? Ja zaczęłam od siebie, bo był taki moment w moim życiu, jakby wszystko mi się wysypywało z rąk, nic jak piasek się przesypywało i nic nie zostawało. Ja mówię, coś jest nie tak i jeszcze z większą gorliwością przylgnęłam do słowa i zaczęłam zostawiać te moje myśli, rozwiązania i sposoby, a kompletnie iść w to, co Bóg mówił. Oczywiście był taki moment, kiedy nic nie robiłam. Nic. Po prostu czekałam na Boże Słowo, na Boże rozwiązanie. I ono przyszło. I widzę, że Pan Bóg właśnie mnie teraz stawia na skalę, podnosi. I czuję, doświadczam tego, jak napełnia mnie życiem. Jak napełnia też mnie życiem. Ja Wam dzisiaj też życzę takiego opamiętania, przyjścia do Boga, złożenia wszystkiego u Jego stóp, ale też tego wypowiadania, ufam Ci, naprawdę Ci ufam, bo wierzę, że Ty jesteś mądry i Ty masz te właściwe rozwiązania. I życzę Ci też takiego doświadczenia, aby Bóg właśnie posyłał takiego odbudowania w życiu, też doświadczenia tego, że w Bogu jest życie, on tym życiem cię nasyca cię życiem, ale też życzę ci takiego właśnie doświadczania tych Bożych rozwiązań, tego, jak Bóg do ciebie posyła swoich aniołów, przeróżnych aniołów, ale posyła też, posłał nam przede wszystkim swoje słowo. Posłał swoje słowo, aby ich uleczyć i uzdrowić. I Bóg nam to dzisiaj daje. Przyjmijmy to, napełniajmy się tym i naprawdę chwalmy Pana. Chwalmy Pana, bo On jest dobry. Wznieśmy właśnie do Niego swoje dusze i też myślmy w sposób życiowy, znaczy w sensie nie życiowy, tylko w sposób życia. Bóg myśli życiem, więc my też myślmy życiem. Ja wiecie, nawet już zmieniłam sposób mówienia, że kiedy, nie mówię, że ja umrę, ponieważ ja już na zawsze żyję w Bogu, wiecie, no ja już na zawsze żyję w Bogu. Dzisiejsza Ewangelia też o tym mówi, że my na zawsze żyjemy w Bogu już, że jesteśmy jak aniołowie, jesteśmy pozbawieni tych naszych starych ciał, dostajemy nowe. Wow, no po prostu niesamowita przyszłość przed nami. Dzisiaj jakby taki rąbek tajemnicy Jezus odkrywa przed nami, tak, że będziemy jak aniołowie. Nie będziemy mężami, żonami, ale będziemy w niebie. Niczego nam nie będzie brakować, tak? Niczego nam nie będzie brakować. Będziemy pełnią Boga. Amen. I takiego spojrzenia też na waszą przyszłość, wieczną przyszłość. Też wam tego życzę. Pięknego dnia. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony, który jesteś życiem, jesteś wiecznością, jesteś chwałą, jesteś mocą, jesteś potęgą, jesteś słowem, które ożywia, które daje nowe rozwiązania, które podnosi, które przywraca życie. Boże,
uwielbiam Ciebie, oddaję Tobie chwałę i cześć, Tobie chwałę, chwała Ci Jezu, chwała Tobie Święty, Najświętszy, cudowny Panie, cudowny Boże, bądź uwielbiony w Twojej pięknej obecności, której możemy doświadczać, w Twojej bliskości, w Twojej cudownej mądrości. Uwielbiam, Panie, Twoją mądrość. Uwielbiam Twoją mądrość i Twoje rozwiązania i Twoje sposoby. Chwała Ci. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Święty. Chwała Tobie. Chwała Ci, Jezu. Mam obraz osoby, która bardzo często ma opryszczkę. Pan Bóg oczyszcza Twoje ciało z tego wirusa i już go nie ma w Twoim ciele. Chwała Ci, Jezu. Chwała Tobie, Panie. I Pan Bóg też przychodzi do osoby, która ma konflikt ze swoją księgową. To jest moment ogłoszenia Bożego życia też nad nią. Zacznij nad nią ogłaszać Boże życie i Boże rozwiązania dla jej życia. Zacznij nad nią ogłaszać błogosławieństwo Boże, chwała Tobie, Panie. Ona też jest Ci w jakiś sposób zadana. I Pan Bóg też przychodzi do Kasi, która dzisiaj czuje się właśnie taka porzucona. Dzisiaj masz doświadczenie porzucenia. Bóg dzisiaj przychodzi do Ciebie z odbudowaniem. Chwała Tobie, Panie. I niech deszcz Twojej łaski wylewa się Twoje dzieci. Chwała Tobie, Święty. Amen. Pięknego dnia. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,